Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowny panie ministrze, w ostatnim okresie toczy się burzliwa dyskusja wskazująca, że główną przyczyną trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców jest stosowana metoda dokonywania zapłaty podatku od wartości dodanej, tak zwanego VAT-u. Podatnicy wskazują, że obowiązująca dziś zasada memoriałowa, czyli taka, że przedsiębiorca musi zapłacić podatek od transakcji, nawet jeżeli nie otrzymał pieniędzy, jest uciążliwa, a często ryzykowna w sytuacji, gdy kontrahent nie płaci. Problem ten podnoszą głównie tak zwani mali podatnicy, czyli tacy, których obroty roczne nie przekraczają 1,2 miliona euro, czyli około 5 milionów złotych, którzy podatek VAT powinni zapłacić w terminie 90 dni, a z ulgi za złe długi mogą skorzystać, jeżeli kontrahent nie zapłaci należności w ciągu 180 dni. Według obecnie obowiązującej ustawy o VAT, w myśl artykułu 21 ust. 1, mały podatnik może wybrać metodę rozliczania polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności nie później niż 90 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, czyli tak zwaną metodę kasową pod rygorem wypełnienia określonych obowiązków wobec Urzędu Skarbowego. Sprawa dotyczy podatku VAT. VAT ma dwa ważne aspekty. Pierwszy dla podatnika, drugi dla budżetu państwa. W związku z tym chcę zapytać, jaka jest skala korzystania przez małych podatników ze stosowania kasowej metody zapłaty podatku VAT, jakie zmiany i kiedy zamierza wprowadzić rząd w zakresie podatku od towarów i usług, a także jeżeli chodzi głównie przy stosowaniu metody kasowej o termin zapłaty podatku VAT w sytuacji, gdy kontrahent nie dokona zapłaty w terminie 90 dni, a także kiedy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi za złe długi. Dzisiaj z tej ulgi może skorzystać, gdy kontrahent nie zapłaci należności w ciągu 180 dni. A zatem jakie metody zapłaty podatku VAT obowiązują w krajach Unii Europejskiej, w tym dla małych podatników? Czy nie uważa pan minister, że głównym powodem kłopotów podatników nie jest wybierana przez nich metoda zapłaty podatku VAT, ale w wielu przypadkach niesolidność kontrahentów? Dziękuję.